Pana mecenasa jeszcze, bo ja mam taki wniosek. Jeszcze przyjdzie pan. Panie mecenasie, przyszły takie pisma z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. W mojej ocenie ja się zasadniczo z tym nie zgadzam. Czy pan widział te pisma? To było w związku z tym. Pan zobaczy. I ja bym chciał przeczytać taki wniosek o sporządzenie opinii prawnej, o złożenie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru. Ja w całości się nie zgadzam z jego stanowiskiem. Ja chciałbym przeczytać ten wniosek czy i ewentualnie o poparciu tego wniosku sporządzenie skargi i przesłanie do Rady Powiatu, czyli organu nadzoru nad powiatowym inspektorem. Rada Powiatu nie jest nad PIMB-em. PIMB jest administracją rządową, a powiat jest administracją samorządową. Akurat tutaj Rada Powiatu nie jest właściwym organem. Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Powiatowy inspektor to jest, a nie powiatowa... Powiatowy Inspektorat Nadzoru nie ma żadnego przełożenia. Nie, panie, dobrze, nie ma znaczenia, ja tu nie piszę konkretnie. Być może, że to jest kwestia, wie pan, to jest szczegółów. Ja przeczytam. Dobrze, ja przeczytam państwu treść wniosku. Dobrze. W dniu 4 wniosek o sporządzenie opinii prawnej i ewentualnie przygotowanie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Uzasadnienie. W dniu 4 października 2016 roku do Urzędu Gminy Słupno wpłynęły 3 pisma Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku, powiat ziemski, kolejno. I tu są sygnatury. Pierwsza dotyczy inwestycji Arkadia Mazowiecka, druga dotyczy budowy parkingu przed Urzędem Gminy w Słupnie i trzecia dotyczy budowy garażu dla samochodu pożarniczego SP Słupno, odmawiające udzielenia przez organ odpowiedzi zgodnie z wnioskiem Rady Gminy Słupno i odsyłającego pisma skierowane przez przewodniczącą Rady Gminy Słupno w tej sprawie z powrotem, to znaczy do Urzędu Gminy Słupno. W ocenie komisji rewizyjnej działają organy są bezprawne, wynikające z błędnej interpretacji prawa i stanu faktycznego, to znaczy po pierwsze uznania, że wójt jako organ wykonawczy gminy jest uprawniony do udzielenia odpowiedzi na pismo, artykuł 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wynikający z faktu bycia przez wójta organem wykonawczym, błędna zarówno podstawa prawna, jak i uzasadnienie, organ wykonawczy reprezentacji gminy Słupno. Po drugie, w niniejszej sprawie nie jest to sprawa gminy, a rady gminy i tę rozbieżność należy uwzględnić, ponieważ Rada Gminy podjęła stanowisko.